Witam Cię w serii filmów pod tytułem Aspekty prawne w życiu prywatnym i biznesie. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, sprzedaży i marketingu. Do serii o prawie zaprosiłem moje wspólniczki i współpracowników z kancelarii prawnej, w której to pomagamy przedsiębiorcom i osobom prywatnym. Już teraz oddaję im głos. Dzień dobry. Witam w kolejnym filmie z cyklu pytania i odpowiedzi w sprawach, tak zwanych frankowych. Ja się nazywam Gabriela Sienkiewicz i reprezentuję kancelarię prawną Bratek Kokoszka-Świderska z siedzibą w Gliwicach. Dzisiaj chciałabym Państwu odpowiedzieć na pytanie, które pada bardzo często, a mianowicie dotyczy ono czasu prowadzenia sprawy w sądzie. Jeżeli chodzi o statystyki, to obecnie postępowanie prawomocne, zakończenie postępowania prawomocnego ma miejsce po około 3-4 latach. Natomiast tutaj uzasadnioną będzie odpowiedź to zależy dlatego, że na czas prowadzenia sprawy wpłynęły istotnie w ostatnich latach dwie kwestie. Jedną kwestią, pierwszą kwestią, są zmiany, które nastąpiły w kodeksie postępowania cywilnego w 2019 roku i one dotyczą możliwości skierowania sprawy zgodnie z siedzibą wykonywania umowy, czyli w tym przypadku zazwyczaj jest to miejsce zamieszkania kredytobiorcy. I z uwagi na to, że dotyczy to w większości mniejszych sądów, to to obłożenie sprawami frankowymi nie jest jeszcze na tyle duże. No a to właśnie determinuje czas prowadzenia sprawy. Oczywistym jest, że sprawy, które są prowadzone obecnie w Warszawie, Trwają bardzo długo, nawet jeżeli chodzi o wyznaczenie rozprawy. Obecnie czeka się od roku, nawet do dwóch lat. Natomiast tutaj, właśnie drugi powód i druga zmniejszenie dolegliwości, właśnie w postaci czasu oczekiwania, dotyczy utworzenia nowego wydziału specjalnie, właśnie dedykowanego dla spraw frankowych. W związku z czym pozostałe wydziały też zostały odciążone i rzeczywiście to również widać w ostatnim czasie czy od momentu powstania tego wydziału. Zwiększenie, zwiększenie też tych czynności i skrócenie tym samym czasu prowadzenia spraw. W związku z tym trzeba się liczyć jak w każdej sprawie sądowej, i tutaj sprawy frankowe nie są wyjątkiem, z tym czasem oczekiwania. Owszem, pojawiają się takie informacje, gdzie niektórzy wskazują ten termin prowadzenia sprawy kilkumiesięczny, natomiast no musimy tutaj podkreślić, że to są. Sprawy marginalne, no i rzeczywiście one wpływają na tę statystykę, natomiast zdarza się to niezmiernie, niezmiernie rzadko. Jeszcze podsumuję może sam ten czas miesięczny, raz jeszcze, jak to wygląda właśnie w liczbach. Zatem, jeśli chodzi o prowadzenie sprawy w pierwszej instancji. To wówczas to jest czas od 12 do 18 miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie sprawy w drugiej instancji, to jest to dodatkowych od 9 do 12 miesięcy. Czy muszę spłacać dalej raty na poczet kredytu w momencie czy po wniesieniu sprawy do sądu? I tutaj odpowiedź jest niejednoznaczna. To znaczy, trzeba byłoby podjąć kilka kwestii, które są związane z tym zagadnieniem. Dlatego, że co do zasady, co do zasady każde zobowiązanie, które nie jest regulowane, i może skupmy się tutaj na, na umowie. Zgodnie z harmonogramem, może skutkować wypowiedzeniem umowy, postawieniem oczywiście całej należności w stan natychmiastowej wymagalności, i następnie skierowania sprawy do sądu. Biorąc pod uwagę ten konkretny przykład, w momencie, kiedy kredytobiorca już po wniesieniu sprawy do sądu decyduje się na zaprzestanie płatności rad, niestety trzeba liczyć się z tym, że właśnie w taki sposób może postąpić bank, czyli wypowiedzieć umowę, skierować ją do sądu. Takie akurat postępowanie będzie zawieszone do momentu zakończenia postępowania tego pierwotnie wytoczonego. Jest też inna możliwość, która dotyczy pozwania, niestety, głośnego w ostatnich czasach, na przełomie właściwie 2021, początku 2022 roku. Rzeczywiście zbiorowe pozywanie klientów z banków, niezależnie od tego, czy raty były regulowane, czy też nie. Nawet powiedziałabym, że w większości klienci, którzy regulowali, zostali pozwani. Natomiast jaka była konstrukcja tego pozwania? Klienci zostali pozwani o kapitał oraz o kwotę z tytułu tak, tak zwanego bezpodstawnego wzbogacenia. I takiego rozliczenia bank domagał się w momencie, gdyby w pierwotnie wytoczonym postępowaniu umowa została unieważniona. Czekaliśmy na głośny wyrok w tej sprawie, który miał zapaść w październiku. Tutaj termin został odroczony do lutego przyszłego roku, czyli 2023, w którym to wyroku sąd wypowie się. Co do właśnie kwestii możliwości i tego, czy po prostu bankowi należy się to bezpodstawne wzbogacenie. Nasze stanowisko, stanowisko naszej kancelarii, ale też wielu innych, i właściwie też no, biorąc pod uwagę przepisy, które mówią o tym, że nie można czerpać korzyści z czynu niedozwolonego, zabronionego, niezgodnego z prawem. Tyczy się właśnie tej sytuacji, dlatego że jeżeli umowa zostanie w wyniku postępowania uznana za nieważną, to już od takiej umowy nieważnej nie można czerpać korzyści właśnie w postaci bezpodstawnego wzbogacenia. Niektórzy sędziowie przy jednak tej dużej skali pozwów odważnie, nie czekając na rozstrzygnięcie CUE w tym przypadku, po, wydawali postanowienia, które właśnie oddalały te powództwa, uznały sądy, sędziowie, że właśnie takie wynagrodzenie dodatkowe się nie należy. No i tutaj właściwie sprawa została na tym etapie zamknięta. Natomiast no, nie spodziewamy się jakiejś dużej rewolucji, jeżeli chodzi o, o właśnie wyrok, który będzie wydany w lutym. Natomiast tak trzeba się spodziewać, czy można się spodziewać pozwania ze strony, właśnie banku. Tutaj też takim bardzo odważnym rozwiązaniem przez niektórych klientów jest sytuacja, kiedy celowo zaprzestają płatności, wiedząc już, że ich umowa, czy spodziewając się po analizie oczywiście, że właśnie ich umowa tak zwana frankowa może okazać się umową nieważną czekają do tego momentu aż zostaną pozwani no wówczas nie wiąże się to już z opłatą w wysokości 1000 zł jeśli chodzi o opłatę sądową od pozwu i też panuje takie przekonanie, że lepiej jest się bronić niż pozywać, więc wtedy przy tej całej argumentacji i sformułowanym roszczeniu ze strony banku można odpowiadać na te, na te właśnie zarzuty. Natomiast to bardzo mocno zależy od tego, właściwie od nerwów klienta, tak, czy jest gotowy na to, że bank może podjąć czynności windykacyjne, bo mogą to być SMSy, telefony, Wizyty terenowe, wezwania do zapłaty, korespondencja i na pewno nie jest to nic przyjemnego, więc w momencie, kiedy nie jesteśmy gotowi na takie czynności, no to wówczas lepiej jest samemu podjąć taką decyzję i czekać na rozstrzygnięcie, które rzeczywiście już tę sytuację po prostu zamknie. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie, które dotyczyło spłacania rad po wniesieniu sprawy do sądu. I też tego, czy właśnie bank może, może nas pozwać i w jakich sytuacjach. Jeżeli Państwo mają dodatkowe pytania, to zapraszam i zachęcam do ich zadawania. Czy, mając pełnomocnika, muszę stawić się na rozprawie w sądzie? Otóż tutaj odpowiedź jest jednoznaczna. Kredytobiorca bądź kredytobiorcy muszą stawić się na przynajmniej jednej rozprawie. Wszelkie inne rozprawy, na których przesłuchiwani są świadkowie po stronie banku zazwyczaj, są reprezentujemy my jako kancelaria państwa w państwa imieniu, i tutaj nie ma konieczności uczestniczenia. Natomiast Państwo muszą stawić się na przynajmniej jednej rozprawie, na której są Państwo przesłuchiwani, to znaczy przesłuchiwani, a więc pytani o okoliczności zawarcia umowy. Jeżeli chodzi o więcej dodatkowych informacji, bo przyznam szczerze, że ten temat jest dosyć rozległy, to zostanie z naszej strony nagrany dłuższy film, który będzie bardziej szczegółowo odnosił się do tych, do tych kwestii. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta sytuacja dla pewnie niektórych z Państwa, a zwłaszcza tych, którzy być może do tej pory nie mieli ani możliwości czy, czy sposobności obowiązku uczestniczenia w rozprawie czy stawienia się na rozprawie, wiąże się z. Pewnego rodzaju stresem. Sam gmach sądu może też wprowadzać właśnie stres. Togi język, który, który na rozprawie również jest, jest przekazywany, również może to stanowić właśnie stres. Dlatego też z naszej strony robimy wszystko, aby go zminimalizować. Dlatego też takie przygotowanie jest kluczowe. I na ten temat właśnie nagramy jeszcze jeden film, żeby też Państwo mogli czuć się bardziej spokojni. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i zapraszam do naszych innych i kolejnych filmów. Dziękuję.